Kolejnym krokiem jest przywiezienie naszej wiertnicy i osadzenie jej na naszej śrubie. Zamontowaną koronkę diamentową musimy sobie oczywiście opuścić. Opuszczamy ją tak, proszę tutaj pokazać, abyśmy idealnie trzymali się naszych linii, tak? O, proszę zobaczyć. Teraz idealnie, praktycznie, nie mówimy o dokładności milimetrowej, ale centymetrowej, co nie jest zauważalne gołym okiem. Musimy zamontować naszą wiertnicę. Później bierzemy nakrętkę. Nakrętkę montujemy na naszej śrubie. Oczywiście taki montaż ręczny nie jest wystarczający. Te nakrętki są przystosowane do takiego montażu. Musimy kilka razy dosyć konkretnie, nie boimy się. Bijemy w nakrętkę tak, aby sama wiertnica stała naprawdę solidnie. Ja tutaj jeszcze troszkę pobiję, tak żeby dokładnie zamocować, a Państwa zapraszam do kolejnego filmu.